Marcelina Zawadzka komentuje rozstanie Mafaszyn i Fabiańskiego, czuje, że nie jest lekko. Marcelina Zawadzka bardzo przeżywa ostatnie doniesienia na temat rozstania Mafaszyn i Sebastiana Fabiańskiego. Zna oboje osobiście i martwi się najbardziej synem pary, bo sprawa stała się publiczna. Ich synek to kiedyś przeczyta, mówi Pomponikowi. Marcelina Zawadzka to modelka, która zdobyła tytuł Miss Polonia 2011. Zawodowo związana jest z Polsatem, gdzie prowadzi wiele programów. Ostatnio była prowadzącą program Farma razem z Iloną Krawczyńską. Prywatnie gwiazda związana jest z Maxem Gloecknerem, którego poznała na wakacjach w Meksyku. Jednak w jej życiu wcześniej nie było wcale tak różowo. W rozmowie z reporterem Pomponika Marcelina Zawadzka przyznała, że została kiedyś skrzywdzona w związku. Dlatego ostatnie doniesienia na temat rozpadu relacji między Julią Kuczyńską i Sebastianem Fabiańskim bardzo ją poruszyły. Marcelina Zawadzka komentuje rozstanie Mafaszyn i Fabiańskiego. Marcelina Zawadzka osobiście zna Mafaszyn i Sebastiana Fabiańskiego. Uważa, że źle się stało, że sprawa trafiła do mediów, a od wywiadu aktora w Pudelku na jaw wychodzą coraz to nowe fakty. Znam Maf i znam Sebastiana. Powiem tak, miałam możliwość powiedzenia oficjalnie o tym. Jak mnie kiedyś ktoś bardzo skrzywdził i cieszę się, że tego nie zrobiłam. Było mi przykro, ale cieszę się, że zatrzymałam to dla siebie. Potem było, o, Marcelina, znowu jest sama, ale to nieważne. Tutaj wszystko wyszło i to jest ten problem. Mówi dla Pomponika. Marcelina Zawadzka nie miała okazji rozmawiać w ostatnim czasie z Maf, ale utrzymuje z nią kontakt przez wspólną przyjaciółkę. Nie chcę jednak zdradzać szczegółów. Mam przyjaciółkę wspólną, która jest blisko z Mafaszyn, ale nic nie powiem. Mówi Zawadzka w rozmowie z POMPONIKIEM. Myślicie, że sprawa Maf i Fabiańskiego ucichnie?